Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, a dzisiejszy Dzień Dziecka zaczynamy na ostro, ponieważ przed Państwem na żywo w Centrum Handlowym Galaxy najmłodszy rockowy zespół w Polsce, The Fast Guitars.
Muszę powiedzieć, że to był świetny wstęp do Dnia Dziecka. Zespół The Fast Guitars, czyli Sonia Hornatkiewicz, Maciej Krystowiak, Łukasz Goździcki oraz Krzysztof Habicht, który dzisiaj gościnnie, z tego co wiem. Słuchajcie, przede wszystkim pytanie, czy wy czujecie, że to jest jeszcze wasze święto, Dzień Dziecka? Bo gracie jako, mówi się o was, najmłodszy zespół gitarowy w Polsce. Jak to jest? To jest jeszcze wasze święto? Jesteśmy chyba jeszcze dziećmi, tak mi się wydaje. No ale jak karierę tak wcześnie zaczęliście, no to teraz właściwie to już jest życie dorosłych. Jeździcie w trasy, gracie koncerty. Tutaj w ogóle muszę spytać, kiedy znajdujecie czas na naukę? No czasami bywa, że jest trudno to pogodzić, ale jakoś dajemy radę. Jesteście wszyscy młodzi, oprócz gościa oczywiście, ale gość też młody. Myślę, że dzisiaj czuje się również dzieckiem. Słuchajcie, powiedzcie, kiedy wy się zdążyliście nauczyć tak grać? Bo z tego co wiem, no to jesteście w okolicach 12, 13, 14 lat. No to musieliście zacząć grać, jak mieliście ile? 5? Różnie zaczęliśmy. Ja zacząłem grać, jak miałem około 9 lat. Grałem też w tym zespole, tylko że w innym składzie. Trochę się zmieniło. No i gram od tamtego czasu na gitarze. W tym składzie około roku gramy. No i właśnie, około 2 lata temu braliście udział w programie Mam Talent, w którym doszliście do półfinału. Czy po tym programie możecie powiedzieć, że kariera wam się tak rozwinęła, że teraz już właściwie nie ma czasu na nic innego niż tylko granie? Znaczy się, dużo koncertów nam na pewno od tamtego czasu wpadło. No i cały czas gramy. Dzisiaj w Szczecinie u nas w studiu przede wszystkim zagraliście. Będziecie też grać w Szczecinie gdzie indziej? Tak, dzisiaj gramy w amfiteatrze. No i powiedzcie mi, czy macie jakiś jeszcze stres, jakąś tremę, czy to już jest tak, że już jesteście tak profesjonalni, tak zawodowi, że właściwie nic takiego was już nie łapie? Znaczy muzyka to dla nas przyjemność i raczej się nie denerwujemy, jak gram. Mieliście okazję też grać z wieloma znanymi osobami. Z kim dla was to była największa przyjemność, żeby grać? Znaczy różnie było. Graliśmy z Krzysztofem Jaryczewskim z oddziału zamkniętego koncert, razem także zagraliśmy numery oddziału zamkniętego. Z Janem Borysewiczem w Dzień Dobry TVN graliśmy. Przed Dżemem. Dużo takich polskich. Z Janem też w sumie graliśmy koncert jeden. Też z nimi zagraliśmy parę. A co planujecie dalej? No, myślę, że kiedyś już nie będziecie najmłodszym zespołem rockowym w Polsce. Każdy dorasta. Jak chcecie potem dalej, żeby wasze kariery się potoczyły? Wiem, że też próbujecie coś solowo. Solowo może też, ale mamy nadzieję, że nadal będziemy grać i że zawsze będziemy to rozwijać. Będziemy nagrywać płyty, grać koncerty. A przede wszystkim ja muszę spytać jeszcze, dlaczego w ogóle zajęliście się muzyką rockową? To nie jest dzisiaj popularne. Wiadomo, że dzieciaki najczęściej słuchają tego, co im się podsunie. To są różne gwiazdy Disneya, to jest Hannah Montana. No wy jednak gracie zupełnie inny repertuar. Dlaczego? Co was w tym zainteresowało? Najbardziej się czujemy w tych klimatach mocniejszych, metal, rock. Najlepiej się takie rzeczy gra właśnie. Nagraliście też waszą płytę demo, na której gracie między innymi covery, ale też trzy autorskie utwory. Co to były za utwory? Nasze utwory to jest, które mieliśmy nagrane Wciąż Senna, które dzisiaj graliśmy tutaj, i Pechowy Dzień. No i właśnie, co dalej? Macie już nagrane płytę demo, gracie dużo koncertów, planujecie nagrać krążek, który będzie można kupić w różnych sklepach z płytami? Raczej tak, znaczy teraz mamy w planach może coś w tym miesiącu, może w następnym, nagrać właśnie jakąś następną demówkę z naszymi już czterema utworami. No i nie wiadomo, może jakiś teledysk nagramy, czy coś w tym stylu. A powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz. Wiadomo, że no jak jesteście tak młodymi ludźmi, no to nie możecie wszystkim się zajmować sami. Kto wspiera waszą karierę? Mój tata, Waldemar Kryskowak. Bardzo nas wspiera, załatwia koncerty, menadżerem jest po prostu. Mhm. A jak często gracie? Jak często wyjeżdżacie na koncerty? Różnie. Koncerty różnie też przypada. W czerwcu akurat mamy około 9 koncertów. No, różnie to bywa z koncertem. No to jest sporo. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to ten wiek, w którym jesteście, to jest gimnazjum, tak? Dobrze mówię? Gimnazjum i podstawówka. Ja jeszcze 6. klasa, Łukasz pierwsza gimnazjum. A ja już druga. A tam Krzysiu? Krzysztof skończył szkołę dawno temu, a pytanie mam w takim razie do ciebie, jak poszły testy? Testy poszły, no, w miarę punktów. 25 miałem.
ale to dla mnie wystarczająco, bo średnia krajowa to była około 23. Czyli jest lepiej nawet niż średnia krajowa. Tak. To znaczy, że pomimo tego, że tak dużo gracie, nie zawalacie szczególnie tych waszych obowiązków podstawowych chyba. Nie, staramy się utrzymywać także naukę. A gdzie na co dzień się uczycie? Jaka to jest miejscowość w ogóle? My w Mogilni mieszkamy, ja do szkoły podstawowej numer 2 w Mogilnie chodzę. A ja dojeżdżam do Bielic, do gimnazjum. A ja też do gimnazjum w Mogilnie. Też w Mogilnie. Tak, tak. No i słuchajcie, czy to, że tak często koncertujecie, no nie koncertujecie tylko w Mogilnie i w Bielicach, przypuszczam, ale w różnych innych miejscach. Dojazdy zajmują wam dużo czasu? Tak, bardzo dużo. To kiedy i gdzie się uczycie? No mamy na to czas, znajdujemy czas. Jeszcze chciałbym się od was dowiedzieć, co najbardziej z coverów, które gracie, lubicie grać? No, ja na przykład uwielbiam grać Metallica. Ja z TSA, to jest polska kapela metalowa, a także AC/DC. No, to lubimy bardzo. A wpływ na to, że takiej muzyki słuchacie, mieli wasi rodzice, czy to jakoś tak od was raczej wyszło? Nie, moim zdaniem raczej nie. Jakoś tak samo po prostu tak posłuchałam i spodobało mi się. U mnie to raczej tata, bo też grał w zespole coverującym. Jam, to też jest rockowa kapela, no i od niego tak jakby wszystko załapałem. No, a mnie Maciej tak jakby namówił do tej muzyki. A co na to wszystko wasi znajomi? Różnie, zależy. Czy nie ma czasu na znajomych? Nie, mamy jak najbardziej czas dla przyjaciół. Także się staramy z nimi spędzać dużo czasu. Ja się cieszę w takim razie, że mieliście też czas, żeby przyjechać do nas dzisiaj tutaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Za to, że zagraliście. Dziękujemy i za to, bardzo. Że mieliśmy okazję porozmawiać. Naszym gościem był najmłodszy zespół rockowy w Polsce The Fast Guitars, a już po przerwie na serwis informacyjny kolejni goście.